filtry węglowe. Po co w ogóle je montować? Co one ci dadzą? Jaki wybrać? No i ile w ogóle taka zabawa kosztuje? Głównym zadaniem filtrów węglowych jest usuwanie chlorów i związków chloru, które znajdują się w wodzie wodociągowej. Chlor dodawany jest w oczyszczalni ścieków i wodociągach po to, żeby zabijał bakterie. No ale przez to, że zabija bakterie, to nie oznacza, że w ogóle nie ma żadnego wpływu na nas. Chlor oczywiście w małych dawkach może dla nas się wydawać nieszkodliwy, natomiast tutaj zdania są podzielone i nie mam zamiaru się na ten temat wypowiadać, bo jest to temat rzeka. Natomiast jeżeli byś się chciał tego związku chemicznego niesławnego pozbyć z wody wodociągowej, to filtr węglowy jest jak najbardziej dla ciebie. Dodatkowo filtry węglowe pozwalają na usunięcie części zanieczyszczeń związanych z pestycydami i metalami ciężkimi, natomiast tego już nie robią aż tak dokładnie, jak robią to z chlorem. Filtry węglowe, przynajmniej te, które stosowane są w domach, występują w dwóch rozmiarach. I albo będzie to rozmiar 10-calowy zwykły, tutaj mamy właśnie taki wkład, albo będzie to pogrubiona wersja, czyli tak zwane BB, też BB10, bo też jest to ta sama wysokość, tylko ten filtr jest po prostu dużo większy, pozwala na dużo większy przepływ. Problem z filtrami o zwykłym rozmiarze jest taki, że w zasadzie większość producentów, jak patrzałem, zaleca przepływ nie większy niż 6 litrów. 6 litrów, dużo, mało, bardzo mało, jeżeli chodzi o cały dom, bo w momencie, kiedy przepływa przez niego więcej, to po prostu ten filtr nie będzie aż tak dobrze filtrował. Możemy sobie to uzmysłowić, jak długo się filtruje woda w takim dzbanku filtracyjnym. Tam też znajduje się węgiel aktywowany i ta woda musi spokojnie sobie sączyć się przez taki filtr, żeby po prostu w całości mogła zostać oczyszczona. Chodzi o to, żeby miała na tyle długo kontakt z tym węglem aktywowanym, żeby mogła oddać zanieczyszczenia do porów, które znajdują się w tej substancji. I w momencie, kiedy przez taki mały wkład przepuszczamy dużo większą ilość wody niż jest zalecana, to po prostu on dalej działa, tylko działa dużo gorzej. Dlatego w zasadzie do domowych zastosowań filtry o rozmiarze 10-calowym, zwykłym, takie jak ten, nadają się w zasadzie tylko dla filtrów do odwróconej osmozy, czy też po prostu do poboru wody bezpośrednio z kranu, jeżeli tylko taki filtr chcemy mieć. Natomiast do filtracji wody w całym domu ja bym zalecał filtry o większym rozmiarze, czyli BB10. Tutaj już nie mamy 6 litrów, tylko 4 razy więcej, czyli 24, mniej a więcej. I ta wartość już w zupełności wystarcza na zaspokojenie potrzeb prysznica, czy nawet dwóch punktów poboru, które mają trochę mniejszy przepływ. 24 litry to w zasadzie to jest bardzo duża deszczownica otwarta na maksa, więc to już powinno być ok. Ile takie coś kosztuje? Tutaj w przypadku tych mniejszych filtrów jest ta cena naprawdę niewielka, bo to jest 15 zł, około 15 zł za wkład. I to trzeba by wymieniać raz na jakieś 3 do 6 miesięcy, przynajmniej tak zalecają producenci. Czemu nie później? Nawet jeżeli to by jeszcze działało, chodzi o to, żeby nie pozwolić na rozwój bakterii w porach tego filtra. Bo mimo, że ten filtr może dalej jakby spełniać swoje zadanie filtracyjne, jeżeli chodzi od strony metali ciężkich i chloru i innych substancji, to przez to, że ta woda w nim po prostu stoi, te bakterie mogą się z czasem tam zacząć rozwijać i stworzyć sobie tam kolonię wesołą, fajną, która później nam będzie wysyłać dalej niepożądanych gości do wody. Także te filtry mają dlatego taką żywotność, a nie inną. I tak samo będzie w przypadku filtrów o rozmiarze BB10. Te filtry już są droższe oczywiście. I tu będzie około 50-60 zł za wkład. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, te filtry w zasadzie nadają się tylko jako filtry podkranowe. Natomiast ten już by się nadał bez problemu na filtrację na cały dom. No i to byłoby w zasadzie wszystko w temacie filtrów węglowych, co chciałem Ci dzisiaj przekazać. Ja zapraszam Cię do subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych odcinków z tej serii. A tymczasem na razie i wszystkiego dobrego.